24 lutego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi zorganizowane zostało zebranie sprawozdawcze tej jednostki. W obradach oprócz zarządu i druhów jednostki uczestniczyli także starszy kapitan Kamil Bieńkowski, komendant powiatowy PSP w Kozienicach, Andrzej Jung, prezes zarządu oddziału powiatowego związku OSP, starosta kozienicki, Roman Wysocki, wiceprezes zarządu, młodszy brygadier Wiesław Krześniak, komendant gminny OSP w Kozienicach, Marcin Jasek z Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz Andrzej Kowalski, sołtys Nowej Wsi. Podczas spotkania przedstawione zostały sprawozdania z działalności OSP za 2017 rok oraz plany na rok bieżący. Gościem honorowym zebrania był starszy brygadier Tadeusz Jopek, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Zmienia nam się specyfika zagrożeń. Wcześniej Straż Pożarna kojarzona była, i tak się dlatego nazywa, jako Straż Pożarna, tak, czyli do gaszenia pożarów. W chwili obecnej pożary stanowią już stosunkowo niski procent ogólnej statystyki zdarzeń. I tak w 2017 roku do pożarów, pożary stanowiły praktycznie około 24% ogólnej liczby zdarzeń. Większość były to miejscowe zagrożenia, a więc wszystko to, co jest związane także i z siłami przyrody, i z rozwojem cywilizacyjnym. I tu należy podkreślić, że jednostki ochotniczych straży pożarnej muszą być przygotowywane, szkolone i wyposażane w sprzęt, który pozwoli na realizację tych zadań ratowniczych dla społeczności miejscowej. A więc nie tylko działania związane z gaszeniem pożarów, ale także i pomoc tak zwana humanitarna dla ludności miejscowej. I to może być związane na przykład z dostarczeniem żywności, czy tak jak teraz mamy okres zimy, może dojść do wszelkiego rodzaju zablokowania drogi. W związku z tym jednostki ochotniczych straży pożarnej posiadają ten sprzęt, mogą być wykorzystywane na przykład do dostarczania żywności ludności miejscowej. Natomiast chciałbym także podkreślić, bo to jest też zjawisko trochę niepokojące, że ilość wypadków w jednostkach ochotniczych straży pożarnych corocznie nam wzrasta. Mieliśmy w 2016 roku około 188, natomiast w 2016 już było 223. Ale dotyczy to i wypadków w jednostkach ochotniczych straży pożarnych, ale i także w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. I tu jest takie dosyć przykre zdarzenie, które mieliśmy w Państwowej Straży Pożarnej odnotowane w 2017 roku, gdzie dwóch ratowników podczas pożaru zginęło. Chciałbym serdecznie jeszcze raz podziękować i przede wszystkim Wam za to, że widzę, że na tej sali jest dosyć dużo osób. Szczególnie cieszy tutaj widok kobiet, które też, jak słyszałem w sprawozdaniu, osiągają bardzo dobre wyniki i z tego, co Pan starosta wspominał i Pan prezes na forum krajowym. Także chciałbym życzyć tutaj Paniom dalszych sukcesów, dalszego rozwoju i osiągnięcia tych najwyższych lokat w sporcie tutaj pożarniczym. Natomiast chciałbym druhom życzyć przede wszystkim, jak bym powiedział, dużo szczęścia, a więc żeby ilość wyjazdów była równa liczbie powrotów ze zdarzeń. W zeszłym roku na nasz powiat od komendanta głównego zostało przyznane 500 tysięcy złotych. Były to na wydatki bieżące, inwestycyjne i zakup sprzętu i techniki specjalnej. Ponadto ta kwota została zwiększona pod koniec roku dzięki tutaj zaangażowaniu i staraniu pana komendanta o niespełna 200 tysięcy złotych. Dzięki temu można było dołożyć i zakupić samochód ciężki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozienicach. Oprócz dotacji od komendanta głównego, również tutaj należy podziękować gminie Kozienice, gdyż oni, jak również doskonale wiecie, też mocno wspierają Ochotnicze Straże Pożarne i nie tylko, nas również i dofinansowują nasze zakupy. W tym roku rozpoczęliśmy, można powiedzieć, w naszym powiecie taką pilotażową sytuację, gdzie chcemy, aby my, uczestnicy młodzieżowych drużyn pożarniczych z naszego terenu powiatu miały możliwość wyjechania za darmo, dzięki dotacji tutaj właśnie pana komendanta głównego, na dwutygodniowy obóz taki szkoleniowy właśnie dla tych druhów, bo tutaj widzę, że nie ma większego problemu, ale ogólnie jest problem z nowym narywkiem, że tak się wyrażę, z młodymi druhami. To jest jeden z takich
momentów, systemów motywowania tych osób. Więc mam nadzieję w tym roku, mam nadzieję, że 45 osób z naszego powiatu wyjedzie na taki obóz, że to bardzo ładnie zaskoczy i będziemy mogli w przyszłym roku wysyłać, jeżeli nie tyle, to więcej, tak? Ale tutaj zobaczymy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze. Kolejnym i takim bardzo ważnym tematem na stulecie odzyskania niepodległości chcemy, aby został ufundowany dla naszej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, sztandar. Tak jak powiedziałem, przynajmniej raz w kwartale będę ja wraz z moim zastępcą spotykali się z Wami, będziemy rozmawiali na temat problemów jakichkolwiek, aby je w zarodku de facto niszczyć, abyśmy odnosili razem wspólnie sukcesy, gdyż nie wyobrażam sobie, powtarzam jeszcze raz, dobrze funkcjonującej ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu bez dobrze funkcjonujących jednostek ochotniczych straży pożarnych. Jednostka OSP Nowa Wieś została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 1 grudnia 2016 roku. Z terenu powiatu kozienickiego do systemu wpisanych jest już 16 jednostek OSP.